No jednak jest to no, unikalna okazja porozmawiać tak w cztery oczy z politykami, z których normalnie zna się tylko z kamer, z mediów. Dużo energii, dużo można ciekawych osób spotkać. W zeszłym roku byłam tak zachwycona, że dlatego jestem tutaj drugi raz. Dużo radości spowodowanej tym, że spotyka się mnóstwo osób z różnych miast, których łączy jeden cel, czyli wspólne budowanie polskiej przyszłości. Przede wszystkim czuję się tutaj tak wśród swoich. Bezpiecznie. To wszystko w sumie razem powoduje taką ogromną radość we mnie, ale też nadzieję. Ogromną nadzieję na to, że faktycznie młodzi są gotowi na to, żeby stawić czoła wyzwaniom przyszłości. Wszystkie nasze myśli są oczywiście z naszymi ukraińskimi braćmi i siostrami, którzy walczą za naszą wolność. Polish people. Czasem Polacy. We have a dream to be the part of European family. To rozumieją, że my też mamy marzenie, chcemy być częścią rodziny europejskiej, chcemy kraju demokratycznego, w którym prawa człowieka to priorytet. Ukraińcy nie tylko walczą za siebie, ale również za nas, więc przede wszystkim było to bardzo merytoryczne spotkanie i bardzo wartościowe. And I will be never tired to say. I ja zawsze będę to powtarzał. Dziękuję po raz tysięczny i po raz kolejny. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają Ukrainie, którzy wspierają Ukrainę. Jak nasze wrażenia? Na pewno tak samo jak w zeszłym roku po Rusłanie Stefańczuku, czyli ciary i łzy w oczach, szczególnie jak na koniec szedł Andrzej Stasiuk i jeszcze powiedział o tych przeżyciach. Słuchajcie, reprezentuję fundację Linia Frontu. Zbieramy na samochody terenowe dla Wojska Ukraińskiego, konkretnie dla batalionu Donbas. Bo ta wojna przyjdzie do nas. Oni, Ukraińcy, walczą za nas. Naprawdę. Sława Ukrainie. Sława Polsce. Sława Warszawie. Sława Ukrainie. Sława Kijowu. Sława Ukrainie.